Koniec września, drodzy Państwo, bo to 26 dzień przecież tego miesiąca. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No i wybiegniemy wraz z naszym gościem w niedaleką przyszłość. Dariusz Romanowski z nami. Witam Cię, Darku. Dzień bardzo dobry, serdecznie. A to oznacza, że będziemy mówić o kinie Konesera. Troszkę przez wakacje, jak mówiliśmy, odpoczęliśmy od tego cyklu, który Ty prowadzisz. Ale teraz, jak pozwolisz, to może zamieńmy się tak rolami raz. I ja wybiorę zwykle, bo tak Państwo nie wiedzą, ale zwykle to jest tak, że Darek wybiera te filmy, o których opowiadamy. To może ja teraz. Wiesz, dlatego, że zainteresowało mnie to z tego powodu tak właściwie dwóch zawodowych. Zajmując się sportem i zajmując się oczywiście dziennikarstwem, więc wśród tych czterech projekcji październikowych pojawiają się dwa filmy, które mnie zainspirowały. Jeden to oczywiście Tatami, a to tak w kontekście niedawnych, prawda, Igrzysk Olimpijskich. Drugi z kolei to jest film, no, z pasji wiadomo, wielkich nazwisk, które w świecie dziennikarstwa odegrały ogromną rolę. Myślę o reporterach różnych czasów, zresztą teraz reporterów wojennych cały czas. Przecież mamy tych dziennikarzy, którzy na świecie cały czas pracują, kiedy ten front wojenny jest obok. I myślę o filmie Lee na własne oczy. Oczywiście stąd taki mój wybór. Nie wiem, czy byłbyś skłonny opisać nam tym razem właśnie troszkę te dwa filmy, które czekają nas w październiku. Nie tyle opisać, co zachęcić do ich obejrzenia, bo dwa niby różne filmy, a jednak pokazujące siłę kobiet, bo bohaterką każdego z tych filmów jest silna kobieta. Zacznę może od tego pierwszego filmu, Lee na własne oczy. I to nie, jak niektórzy podejrzewali, kolejna biografia Bruce'a Lee, nie, nic z tych rzeczy. To Lee Miller. Mało wprawdzie w Polsce znana, ale jednak dla światowego dziennikarstwa, przede wszystkim dla światowej fotografii, niezwykle ważna osoba. Amerykańska była top modelka. Później zapragnęła stanąć po drugiej stronie aparatu fotograficznego. Zajmowała się fotografią mody, fotografią wnętrz, ale wciąż czegoś jej brakowało. I tak po wybuchu II wojny światowej przedostała się do Londynu, gdzie postanowiła na ochotnika zgłosić się do armii. I z aparatem fotograficznym chciała podróżować przez wyzwoloną Francję, później Niemcy i dokumentować to wszystko, co było niedostępne dla oczu nieżołnierzy, czyli tragedie cywilów, dramat rannych żołnierzy frontowych, piekło obozów koncentracyjnych, bo dotarła i do Dachau, i do Buchenwaldu. I jako pierwsza kobieta na swoich zdjęciach pokazała, no, czym tak naprawdę był obóz koncentracyjny. Te zdjęcia tak blisko człowieka, człowieczeństwa, pokazywały tak silne okrucieństwo, że żadna gazeta nie zdecydowała się na ich publikację, a jednak zostały w archiwach, można je dzisiaj oglądać, robią piorunujące wrażenie. Pamiętajmy, w jakich czasach żyła Lee Miller. To były czasy, gdy to mężczyźni dominowali, rola kobiet sprowadzała się niestety do bycia panią domu i takie początkowo miała propozycje, aby fotografowała co najwyżej wnętrza brytyjskich domów czy mieszkań. Gdy zaproponowała bycie fotoreporterką wojenną, pułkownicy, generałowie pukali się w czoło. Kobieto, gdzie ty? W mundurze, w tak męskie środowisko, oglądać okrucieństwa. Ona jednak miała tyle w sobie samozaparcia, tyle też ambicji takiej artystycznej. Była wcześniej muzą znakomitych artystów. To jej 6 portretów zrobił nie kto inny, tylko sam Pablo Picasso. Obracała się w kręgach tej society i europejskiej, i amerykańskiej. A jednak postanowiła w tym brudzie, w tym mozole, narażając własne życie i zdrowie, dokumentować kawał historii świata. No nie dziwię się, że powiedziałeś kino kobiet, dlatego że przecież za kamerą stoi kobieta i co ciekawe, też przede wszystkim operator, tak, który staje się reżyserem, bo tutaj, kiedy idę, świetnie powiedziałeś na początku, po tych obu stronach aparatu, kiedy się staje i nagle operator staje się też troszkę tą osobą z dystansu patrzącą, nie bezpośrednio przez to szkiełko, jak to zwykle tak, mówimy, prawda? A reżyserka dosyć nietypowa, bo Ellen Kuras
przez wiele lat była przede wszystkim operatorką filmową. To jej tak naprawdę reżyserski debiut fabularny. Ona wcześniej nakręciła jako reżyserka film dokumentalny, notabene był nominowany do Oscara, to było z 15 lat temu, ale zajmuje się przede wszystkim pracą operatorską i tu to doskonale widać, bo najmocniejszą stroną tego filmu, na który chcę zaprosić naszych widzów, jest właśnie są znakomite zdjęcia. Też wybitne aktorstwo, nie ukrywajmy, oprócz odtwarzającej główną bohaterkę Kate Winslet mamy no cały szereg znakomitych aktorów. Aleksander Skarsgård, Marion Cotillard i mnóstwo jeszcze innych nazwisk, które na pewno Państwo znają z dużych i małych ekranów. No, świetne kino biograficzne o postaci niezwykłej, nieszablonowej, takiej, którą no, warto znać i warto o niej pamiętać. No to proszę Państwa, teraz warto pamiętać o tym, że w naszych programach zawsze mamy element taki dla Państwa, czyli pytanie konkursowe, a skoro jest Darek Romanowski, to znaczy, że trzeba będzie pewnie co nieco poszukać, by tę zagadkę później opisać i to pytanie, na to pytanie konkursowe odpowiedzieć. No ale co to, Darku, będzie, proszę bardzo. Wakacje już dawno za nami, więc pytanie nie będzie takie lekkie, łatwe i wakacyjne. Dokładnie za kilka tygodni obchodzić będziemy 40. rocznicę premiery pewnego bardzo znanego filmu. On również pokazywał ciężką pracę wojennego fotoreportera, dziennikarza. Film nakręcony przez brytyjskiego reżysera Rolanda Joffé zdobył, z tego co pamiętam, 3 Oscary i do dziś uważany jest za klasyczny. Proszę podać tytuł tego wybitnego filmu. No, mówiłem, że łatwo nie będzie, ale tak jak powiedziałeś, po wakacjach troszkę te nasze neurony wzbudzimy. Tak, mogę dodać dla ułatwienia, że dziennikarz i fotoreporter grany przez Sama Watersona dokumentował inną wojnę, wojnę w Kambodży, ale okrucieństwo pokazane przez niego na zdjęciach i w jego tekstach po dziś dzień robi olbrzymie wrażenie. Proszę podać tytuł tego filmu. No to myślę, że teraz już Darek troszkę ułatwił Państwu zadanie, a piszemy jak zwykle pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi no oczywiście honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. Czekamy z utęsknieniem na Państwa odpowiedzi. No a teraz przejdźmy do tematu sportowego, aczkolwiek tu znowu, tak jak powiedziałeś, kobieta będzie w roli głównej. Bardzo ciekawa dyscyplina sportu, no i też chyba wymykająca się pewnym schematom kino, o którym będziesz opowiadał, czyli myślę o filmie Tatami, zresztą chyba słusznie w Wenecji mocno zauważonym. Tak, na ubiegłorocznym festiwalu dostał jedną z nagród, może nie głównych, ale jednak został, tak jak powiedziałeś, zauważony. Natomiast samo kino, sam film jest wart naszej uwagi. Dlaczego? Po pierwsze, pokazuje nie tyle dyscyplinę sportową, która rzadko kiedy trafia na duży ekran. Judo jest no, sportem specyficznym, tytułowe tatami to oczywiście ta tradycyjna japońska mata, która nie tylko w japońskich mieszkaniach, ale także na arenach sportowych się pojawia. I tu związana jest nie z Japonią tym razem, a z Iranem, bo właśnie z tego kraju pochodzi główna bohaterka filmu. Główna bohaterka, która wyjeżdża na Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie i jest jedną z pretendentek do głównych medali, do dostanięcia na podium. A że pochodzi z kraju, no co tu dużo mówić, mało demokratycznego, w którym słowa wolność, demokracja, prawa człowieka niewiele znaczą, a na dodatek jest kobietą, niestety będzie musiała, nie chcę teraz spoilerować, ale będzie musiała tę swoją walkę stoczyć na wielu frontach, nie tylko o ten złoty medal, ale także o swoją godność, o swoje człowieczeństwo, o swoją wolność, ponieważ przyjdzie jej, istnieje takie ryzyko, stoczyć walkę finałową z reprezentantką Izraela. Państwa, którego Iran nie uznaje, uważając, że w 1948 roku, gdy powstawało, zagarnęło ziemię Arabom, dlatego Iran nie chce za wszelką cenę dopuścić do pojedynku swojej reprezentantki z reprezentantką właśnie Izraela. Więc to kino nie polityczne, ale bardzo mocny dramat osadzony w realiach politycznych. Tak, ale zobacz, dlatego powiedziałem o Igrzyskach w Paryżu,
bo film to jest oczywiście fabuła, natomiast fabuła, rzeczywistości... ale inspirowana faktami. Tak. A te fakty również miały miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. W Paryżu wiemy, że byli sportowcy, którzy również odmawiali rywalizacji właśnie w sportach walki ze swoimi rywalami. Już żeby teraz nie mówić o państwach poszczególnych, niektórych państw, więc rzeczywiście ta rzeczywistość filmowa oddziaływuje i ma miejsce w rzeczywistości tej realnej, sportowej, gdzie niestety sport, jak zawsze wiemy, od dawien dawna jest z polityką zawsze łączony, by nie powiedzieć od starodawnego, by nie powiedzieć, że rzymskiego, czy greckiego, prawda, sportu, mimo że Igrzysk Olimpijskich, ale po to robiono okres olimpiady, żeby nie było wojen, prawda, żeby mogło się to w spokoju odbywać, a jednak te losy sportu i polityki mieszają się, a jednocześnie mieszają się, no tak jak powiedziałeś, z ludzkim dramatem, osobistym dramatem. Dramat sportowca to jest, prawda, wystąpić w walce, wystąpić w meczu, wystąpić w rywalizacji, czy też nie. Ta młoda dziewczyna jest między młotem a kowadłem. Z jednej strony no, pragnienie dla każdego sportowca normalne, naturalne, no, być najlepszym w swojej dyscyplinie na świecie, a z drugiej strony reżim państwa, z którego pochodzi, reprezentowany także przez trenerkę, nomen omen graną przez reżyserkę tego filmu, bardzo znaną irańską aktorkę, która dwa lata temu na festiwalu w Cannes dostała Złotą Palmę za rolę w filmie Holy Spider. Tutaj wystąpiła w podwójnej roli reżyserki, współreżyserki, notabene drugim reżyserem jest Izraelczyk. Więc to mamy niesamowity skok. Izraelczyk, irańska aktorka, kręcą film o połączeniu polityki i sportu. Piękne czarno-białe kadry, świetne aktorstwo, no i historia, która, tak jak powiedziałem przed chwilą, inspirowana jest rzeczywistymi wydarzeniami, łapie za serce, momentami trzyma w napięciu jak rasowy thriller. Warto. Tatami, proszę zapamiętać ten tytuł i koniecznie zobaczyć ten film. A oprócz Tatami oczywiście Li na własne oczy. Jak ktoś ma co poniedziałek czas, to są jeszcze pozostałe seanse. Tak. Zdecydujcie się Państwo, bo wybór rzeczywiście w październiku jest ogromny. Dariusz Romanowski, naszym gościem, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję. A Państwa zapraszam już na kolejne październikowe nasze filmowe spotkania.